chcieliśmy szybko strzelić bramkę, potem troszeczkę się cofnąć. Wiedzieliśmy, że zespół Jastrzębia gra wysoko i w miarę upływu czasu będzie się musiał otworzyć i chcieliśmy szukać tych dłuższych piłek na szybkiego Krzyżaka Leciaka, czy dobrze zasłaniającego się i grającego tyłem do bramki Grażwidasa Mikulenasa. Myślę, że to było sukcesem. Udowodniliśmy drużynie Jastrzębia, że to my jesteśmy drużyną lepszą. U siebie przegraliśmy no trochę, no niesłusznie, powiem, że niesłusznie, ale przez kibiców i tu głównie chcieliśmy udowodnić, że jesteśmy drużyną lepszą. Udało się i udało nam się utrzymać. Zależało na tym, żeby strzelić bramkę. Wcześniej strzelona bramka ustawiła to spotkanie, także zostało tylko wykonać skuteczny grać w obronie. Jastrzębie miało swoje sytuacje, których nie udało się wykorzystać na nasze szczęście, także 1-0 dowieźliśmy do końca. My biegamy jakby mieli dwa wozy węgla na plecach. My nie jesteśmy przygotowani, jedną jedenastką gramy, by pan przyszedł i przyjdźcie na trening, zobaczcie, by się zaczęli co trenujemy, to trzeba wszystko powiedzieć, my trenujemy, szkoda gadać, co my trenujemy, nie? To jest niemożliwe, nie? Żadnej dynamiki, żadnej szybkości, nic nie robimy, tylko jakieś dziwne nachodzonego jakieś gry, to jest skandal, a później tak gramy, ja stopą gramy na defensywnych, przecież my nie jesteśmy kreatywni zawodnicy, my jesteśmy obrońcami, taka jest prawda, my mamy rozgrywać w tym Jastrzębiu, od tego jest wieczorek, ktoś inny, taka jest prawda, no, no to trzeba to powiedzieć, no ale no i co, przegraliśmy 1-0, ktoś tam powiedział, że ktoś się ułożył, jak ja bym wiedział, że ktoś się ułożył, to mu łeb urwę, taka jest sprawa, dziękuję.